Nazywam się Zawistowski Tadeusz, syn Bronisława i Aneli. No mama i tato tak samo skończyli pocztowe oddziały, by to było za caratu jeszcze, bo tata był z 1884 roku, a mama 1899. 15 lat różnicy było wieku. No mama była uczytana, no i dobra patriotko. Miała talent wierszyk napisać, jak była w tym stowarzyszeniu, to tam zawsze jak referat trzeba było napisać, to napisała. Jeździła na pogrzeb Dmowskiego jako delegatka z tego, ze Stowarzyszenia Kobiet. No tato udziału tam nie brał w różnych tych manifestacjach czy czymś, dlatego że no już w tym czasie był trochę schorowany, chorował na przepuchliny i tak, że no, trzymał się domu. Druga sprawa, że no, wszyscy nie mogli się w politykę wdawać. Ale jednak to z domu wyciągnęli, kochać Boga, Kościół, ojczyznę, pracować dla dobra społeczeństwa. No i tegoż mieli to wpojone od dzieciństwa. Akurat miałem się zaczynać rok szkolny. Ja do piątej klasy miałem iść. No i tak już po prostu rano się szykowali. Nareszcie samoloty. Bombardowanie się zaczyna. Tu koło szkoły w pobliżu zwalili bombę. No i tutaj wójt gminy rozesłał gońców po wsiach, żeby dzieci nie przychodzili do szkoły, bo wojna. Niemcy weszli, no to początkowo, jak to wojsko szeregowe, no to ukazali się kulturalnie. Przyszli do nas i tych obecnych naokoło dachy zobaczył, że kaczki chodzą, złapał dwie kaczki. No i podszedł, się pyta, ile płacić. A tutaj sąsiad znał niemiecki język, tak mówi, 2 mark. 2 marki znaczy się. Oni ten wziął, zapłacił, podziękował, odsalutował i odszedł. No oni parę dni we wsi kwaterowali. No to chodzili jajka kupować, mleko, ale tam nikt pieniędzy nie brał, wolał być trochę, by lepiej patrzyli, niż jem od razu podpaść. Zmieni to się po prostu na jaką gospodarczo. To Niemcy po prostu nie robili tak niszczycielsko na wsi, jak robili Sowieci. Oni jak gdzieś ktoś gospodarstwo prowadził dobrze, bo to przeglądy zwierząt robili, gospodarstwo, to jak tam im się spodobało, to i nagrodę dostał. Ale no, jak to popadł, to nawet było tak, że i likwidowali gospodarki. A wsadzili jakiegoś Volksdeutscha. No u nas we wsi do tego nie doszło. Ale w innych miejscowościach tak było. No i na roboty do Prus wywozili. Kogo nie wywieźli, to zatrudniali tutaj. No i było raz tak, że mróz już był pewnie więcej niż 10 stopni. No i tłuczenie kamieni na szosę, to kolejno wyznaczali. No i brat ten, co zginął na czerwonym, poszedł, wrócił. To było przed Bożym Narodzeniem. No i mówi, tak szwabą kamieni więcej tłuk nie będę. No i właściwie już nie tłuk. Ja za to musiałem wozić, jak gdzieś było trzeba. Nawet aż pod Zamrów. Trzeba było wozić. Teraz do Prosienicy pod Ostrowią. Także 2 razy w tygodniu były furmanki. Do kamienia. Kamienie skąd wiesz? Nie było, że tutaj była jakaś pryśma gdzieś. Taka ogólna, co można było w Rzeszku. Każdy swoje. Tak różnie było na gospodarstwie. Nieraz i przednówki dokuczali, jak to przed wojną. Ale później w czasie wojny no ta sprawa jeszcze się bardzo pogorszyła, no bo okupacja niemiecka,
sowiecka. Najpierw Niemcy krótko, jak weszli w 1939 roku, do 17 września, a później przyjaciele ze wschodu przyszli. Na Polsku się podzielili i Niemcy wzięli te tereny. Tam bliżej Warszawy, tutaj pod Ostrowem była granica i koło za zarębami kościelnymi przez Uścianek. A tam była gubernia niemiecka. Działalność Sowietów to była taka, jak weszli tego 17 września, no to do nas to jeszcze w tych dniach pierwszych nie dotarli, aż dopiero gdzieś blisko Bożego Narodzenia. No ale to u nas po prostu przywieźli rekrutów. No i tutaj szkolenia, jak tutaj te łąki, co przez je szły, no to tutaj taki tor przeszkód i wszystko tu przyrządy. Kuchnia, tam czaj gotowali sobie. To no i całe wyżywienia. No i, ale po prostu, no, to było, jak to się mówi, dzicz. Przyjechali to takie, bo ja wiem, obdarte. I mróz ponad 20 stopni, oni w tenisówkach. A później z rodziny zaczęli sprowadzać to. Suknia, sukienka kretynowa. Buciki, niektóre w wiatrówkach, niektóre w tenisówkach. I tak to, no, kupa żydostwa. Pozajmowali wszystkie mieszkania. Każdemu tylko jedno mieszkanie zostawili, a tutaj rozlokowali tych wszystkich. Była hodowla psów, szkolenie. To było pewnie ze 200 psów. To u dwóch gospodarzy, u Nowackiego i tu u Załoski Czesława, co później. Późniejszy Kmicic, co należał do organizacji. No i tutaj, no, spokoju nie było, tak samo formanki, kontyngenty duże. A to mi nie zależało, mogli ostatnio krowy zabrać, ja tam nie robiło to różnicy, czy to psie. I co? Mobilizację koni przeprowadzali, które im pasowali, to zabierali. Nieraz tam komuś dali jakiegoś Syberaka. Takiego, jak to dziś pokazuje, nieraz na tych zjazdach, taki konik malutki. I co więcej? No i w końcu jeszcze Sowietów zaczęli się organizować. No bo to listy z Syberii przychodzili do jednego gospodarza, się nazywał Żywowski. Przysłał jego dalszy kuzyn, a zarazem i kolega od Kieliszka, bo i tamten lubił pić i ten. Tamten wychodził z grochów po gorzele. No a ten tu w Załoskach. No i ten przyszedł, to po prostu jak zaczął opowiadać, jak mu przysłał tamten kuzyn list z Syberii. No to ludzie po prostu łzy ocierali z oczu. No i mówię, tu trzeba coś zorganizować, jakieś paczki. No i tam zbierali to słoninę, to owo. To tam suchary, on przeważnie prosił, żeby suchary, no bo taki chleb to spleśniają w drodze. Cebulę. No i to szło tak, później tych znaleźli więcej, co potrzebujących tych paczek. Także tutaj nie było takiego tygodnia, żeby paczka niosła ze wsi do, no, dla tych wygnańców, co na Syberii byli. Ze Sowietów do szkoły nie poszli, historii nie było. Ja się mówi, chodziojka, po czemu ty nie wysyłajesz dzieci do szkoły? A mówi, dlaczego tam się uczyć? Historii nie ma. Religii nie ma. A mówi, oni są w tym wychowane. Żeby to kontynuować. Ale co uczycie? O Leninie, o Stalinie ma się uczyć.
No, że on się obraził, seriozny odszedł. No i później tak już czuliśmy się zagrożeni, że też na Sibir nas wywiozą. Także ja i młodsza siostra przez domuśmy się zabrali prawie rok czasu. No, rodzice było teraz brali na roboty, to jak starszy brat na roboty nie był brany, dlatego że na opiekun rodziny. Ojciec miał świadectwo lekarskie, że nie może ciężko pracować. No i siostra starsza została. A myśmy poszli do rodziny, tam trochę pomóc, trochę tak. Ja byłem w Świerżachu, tam co mama wychodziła z tego domu. A siostra Honorata była za Czyżewem we wsi Buczki. No i później, jak wyszła wojna rusko-niemiecka, wuj mój był w zarębach kościelnych. Przed wieczorem pojechał tam za jakimś kupnem czy coś, no tam spotkali się z kolegami, trochę tam weszli sobie na jednego. I nareszcie mówi, bo on zaraz prędko wrócił. A myśmy spali, znaczy się jak to latem, to w gównie na sianie. On przyjeżdża i mówi, chłopcy wstawać prędko, bo wojna. No i tak myśmy się zerwali prędko, a tu już słychać samoloty idą, po prostu całe eskadry samolotów. I tutaj precz w tę stronę, na wschód. Ruskie uciekają po prostu jak szczury. Już w ostatnich dniach, jakby przed wojną rusko-niemiecką, to już tak zaczęli tutaj trochę, ale to jeszcze tak pod ścisło znaczy się, no, że żeby się nie zdemaskować, no bo tam wszystko by wywieźli. Ale już zaczęli się sami spotykać w takich miejscach niepodejrzanych. To było koniec, znaczy się po połowie czerwca. A jak w czerwcu później weszli Niemcy, no to już ta organizacja zaczęła się rozwijać na dobre. Czym się zajmowała organizacja? No, najbardziej szkoleniem. Wypadami rozmaitymi, jak Niemcy po prostu prowadzili wojnę na wschodzie z Rosją, no to tory kolejowe rozkręcali, bo tam dowozili amunicję, broń, wojsko. A mnie zdawało się, że jakiś ładunek podrzucili na tory, tylko że tych ciężkich ładunków nie było, to tam ten pociąg w powietrze nie poszedł, ale już tory poszarpane, już trzeba remontów, iż na wschód dostawa opóźniona. Po wojnie, po 1939 roku, no to po prostu dużo nas zdobywali broni. Bo tu była rozbita ta 18. Dywizja Piechoty pod Andrzejewem i tutaj, znaczy się Targowica była zaraz na prośbę naszej wioski za szosą. I tutaj to wszystko broń Niemcy kazali złożyć, ale nikt nie pilnował te tam ile mogli. Te wszyscy, co później, co należeli do tej organizacji, to dużo rozciągnęli tej broni, także na początek było i tak na polu Połkowa, czyż tam żołnierz zginął, a broń zestawa nikt jej nie zabierał. Brat wstąpił, później za jakiś czas siostra wstąpiła jako sanitariuszkę. No i została tutaj na terenie gminy prezesko, a do niej należało jeszcze tutaj ze wsi kilka dziewczyn. No i z terenu gminy
Warchów, Przejdzieckie Dworaki, Andrzejewa, także to pewnie było z 10. Z 10 dziewczyn było. No i tutaj przyjeżdżała z Warszawy taka pani, doktor, tam uczyła wykłady, miała z nimi. To było, znaczy się, w pierwszych dniach z okupacji niemieckiej. No ale później gnali na roboty, jak to się mówi, do Prozby Włoska, tu parę razy. Parę razy, no po prostu no, cała wieś była otoczona i szukali. A do tego się przyczynił Mochowski Franciszek, też członek organizacji, współorganizator z Janem Nowackim. Pan Nowacki był prezesem, a on jego pomocnikiem. Bo na przykład dali mu funkcję dostarczania do członków i do zaufanych ludzi na prasę podziemną. No i on dostał tę prasę, żeby w stronę Czyżewa i poza Czyżewiu, po tych wioskach, gdzie są członkowie, to porozwozić. A tutaj ze wsi był kontyngent mleka wyznaczany. I do Czyżewa musieliśmy dostawiać to mleko. No każdy, kolejka szła we wsi, każdy woził. On jechał z takim Żeleźnickiem, on do organizacji nie należał, bo on taki był, no, wyrobnik. Gospodarza był wynajęty. No i tak trochę świra trochę miał, ale do roboty był dobry, no i z tym mlekiem go wysłali, ten gospodarz wysłał. A Mochowski to prasą, wiedział, że to Czyżewa jedzie, to mówi, weź mnie, no to się mu nie go wziął. Ten poszedł po mleku, tam kolejny zbierał ze wsi. A on w tym czasie wsadził tę prasę pod siedzenie w wozie. I jadł sobie razem, tam ten Żeleźnicki o tym nic nie wiedział. Jadł do Czyżewa, w Czyżewie na moście. Kontrola, żandarmeria stoi, a ten Mochowski, jak zobaczył o jakieś 100 metrów, że na przykład to kontrol stoi, tak z tego wozu zszedł, poszedł. Niemcom się ukłonił, co nam jeszcze stali, poszedł dalej. A Żeleźnicki nadjechał, rewizja, znaleźli tę prasę. I zaraz. Jego aresztowali zaraz, te konie, nie wiem, ktoś tam, ktoś przyprowadził ten wóz z bańkami. Ale jego wzięli i do Łomży się dostał na gestapo. No i tam mordowali go, aż zamordowali. W końcu podbił czynem, został rozstrzelany. A Mochowski ukrywał się później cały czas, bo tu zaraz Niemcy we wsi, wizja, wszystko, całą wieś obtosili. Jednego dnia, później za parę dni, znowu rano wstają z tych tiraliera naokoło wsi po prostu. Była panka. Nawet ja dostałem raz parę gumów od Szwaba, bo przyszli akurat do stodoły. A tam pościel była, co brat spał. Kto to śpi? Bandyt? Ja mówię, u nas bandytów nie ma, brat spał. A gdzie on teraz? Ja mówię, pojechał konia do rzeki poić. Bo tam w rzece pojęli wody, w studniach nie było. A ten nic na to nie powiedział, a w stodole zobaczył żarny takie ręce, na co się kręci. On mówi, co to jest? Ja mówię, no to co pan widzi? A on się pyta, a gdzie ten drążek, co się kręci, nie ma? Ja mówię, drążek, a tato go gdzieś schował. Ja mówię, drążek, to mówię, to co byśmy wjeżdżali, a on wypadł na tej kołem przyjechał i złamał się.
Ja mnie popiął z niego. A mówi, a co z nim wszystko? Dziadaj im złamany. Ja mówię, spalony z drzewem w kuchni. No i mnie popiął z niego i mnie za parę gumą przyłożył. No ale nic, bo na tym się skończyło. Zabrali się, nic nie znaleźli. Podejrzałego. No, tak co parę dni to się powtarzało. W początkowych miesiącach okupacji, no to u nas te szkolenia się odbywali w domu. Bo to jeszcze wieś nie była spalona. No i tutaj schodzili się chłopaki tu z okolicy. Tutaj nieraz okna pozawieszali, tam szkolenia mieli i polityczne, i tam zapoznanie z maskami, i no i zapoznanie z bronią, wszystko, no i... A ja z siostrą, młodszość, mi zawsze na czujce byli. Tam w Szwabie, w ten czas samochodami nie jeździli, tylko rowerami. To samochodem to by było słychać, jakby jechała na rowery, to po cichu sobie, tylko nieraz mieli te latarki u rowerów. I tak ten czas okupacji ciągnął się. Jak często spotykał się pan z Orliczem? Jak długo był Orlicz przy waszej rodzinie? No to się ciągnęło od 43 rok, 42. Znaczy się późno jesienią. No i do wyzwolenia, do aresztowania. Orlicz wychodził z Pomorza. To człowiekiem mogę tak określić za dobrym. Przekleństwa nie słyszałem z jego ust, ani tam jakiegoś wulgarnego słowa. A tak to był szczupły, średniego wzrostu, 1,70 m, nie miał. On tak był zrównoważony, spokojny, religijny, do kościoła chodził, pacierz co dzień mówił, jak... No tak, że no... Zarzutów nie można było mu dać. A i takie trochę nieraz coś psotować. No i tak coś napisać tego, no to umiał na to. Taki wierszyk ułożył ładny. Nawet go i u prezydenta mówiłem ten wierszyk. To jest tak, ja się dźwignę, choć mękę mam w duszy, choć krwawi się rana straszliwa na ranie, choć bunt wre we mnie i rozsądek głuszy. Tak, ja się dźwignę i dusza ma stanie, u celu silna, zwycięska i harda, jak morze groźna, jak granit twarda. Tak, ja się dźwignę i zagwożdżę wieko, trumny mych tęsknot, zdławię płacz mej duszy, a choć szczypcami moralnych katuszy, zażywię mięso szarpne i przypieko, i chociaż z bólu świnieją me wargi. Cisnę przekleństwo, ale nigdy skargi. Tak ja się dźwignę, bo mam w sobie burzę. Węże błyskawic, syki pożogowe. Mam myśl zrodzoną w pożogowej chmurze. Straszliwych tęsknot, co krężą mi głowę. I grzywe jeżo, lecz hymn sięgnął nieba. Wolności trzeba. Myśli spokojnej, co by leczyć mogła, by orle młode, ten bezkresny dane, woli stalowej, co by ducha wiodła. Naprzód, do czynów szlachetnych wytrwale, sercu kochanych, co dadzą otuchy, szałów, upojeń, w których dusze toną, walk, cierpień, bólu, pokuty i skruchy, co by my były w zwątpieniu obroną, słowem bym w walce mojej sięgnął nieba, wolności trzeba. Przybądź co prędzej, ukaż dłonie jasno, promienne dale, pełne barw i słońca. I spraw, by mnie żył znicze, co nie gasno, płoną bez końca. Wówczas się dźwignę, w proch Olimpii skruszę, jak cyklop ciskać będę w przestrzeń skały. A choć mówicie, żem słaby i mały, Bogom ze łbów strącę dumne pióro pusze,
w twardy, trunkowny, stalowym kolanem, a życie sługą mi będzie, nie panem. Dziękuję. No to cóż, on przyszedł do Załóż, Orlicz. Tu on jak uciekł z Pomorza, bo tam po prostu trochę narozrabiał Niemcom. No i był ścigany, listy gońcy za nim. Bo z rąkiem się wyrwał, pistolet wyrwał Niemcowi i uciekał, wstrzeliwał się, a tego gnali, ale nie wzięli broni takiej większej. To on odleciał jakoś ze 200 metrów. To już później po prostu już nie był uchwytny. Jeszcze złapał konia, bo na pastwisku chodził koń. Nie wiedział, czy Janeś na wszelkim wypadku się nie pytał. I uciekł z 15 kilometrów na tym koniu. Później go puścił, on wrócił do gospodarza. No i tu się ukrywał. Najpierw był na Kowalowce u państwa Timnieńskich. Tam się zatrzymał, no i tam był jakiś czas, ale nie za długo, bo komisarz był o kilometr w Jasienicy. A to był szalony, on tam strzelał do ludzi jak do kaczek, mu tam nie zależało. No i tam się bał siedzieć, no. Ten Tymiński go przywiózł do Andrzejewa, bo miał tutaj córkę za mężem, za Kalupo. On tutaj na prość na łusk mieszka, za szosą. No i tu był. On był spalony, był z Andrzejewa, bo znaczy się ze środka Andrzejewa budował się po spaleniu to na swoim polu, na kolonii. No i jak tam pierwsze budynki postawił, domek z oborą, no to mówi, wybacz, ale musi się zabierać, bo mówi kryzys. I z żywnością i z pomieszczeniem, bo tamte mieszkanie jedne mieli. No i on sprowadził się do Załóż, do Nowackiego, do tego prezesa. Tam był, później jak jego Niemcy aresztowali, to on musiał się zabierać, że jego to spotka. No i przeniósł się do nas. I zamieszkał, no i, ale że tam stale nie mieszkał, bo tam mało kiedy żeby nocował, tylko stale w terenie. Bo tam zawsze, czy jakieś tam zajęcia mieli, czy coś, szkolenia. To. No byłem jego uczniem, a to musiałem traktować jako profesora przełożonego. I tak, no to w dobrych układach żyli tam, nie mogę powiedzieć. Śpiewali nieraz, ja tam lubiłem pośpiewać, on też. Nieraz takie partyzanckie piosenki, i przedwojenne, narodowe. A i takie antykomunistyczne. Czy pamięta pan moment złożenia przysięgi wojskowej? Orlicz odebrał przysięgę. Ale to było na początku. Zaraz po wyzwoleniu. Gdyśmy wolność odzyskali. 45 rok. W maju. Z wydaniem Krakus miałem tam awansu żadnego, no bo tam nie miałem ani przeszkolenia wojskowego, ani nic, tylko trudniłem się jako łącznik. Tam nie, teraz dużo trzeba nieraz było kogoś odwieźć, czy do stacji kolejowej, czy co, nawet z Warszawy tu przyjeżdżał taki pan starszy. Tam go odwoził, siostrę przewieźć, to Orlicza przewieźć gdzieś. No także nie było tego tygodnia, żeby za dwa albo i za trzy razy kogoś odwozić. A Orlicz no dalej organizował, awansował na tego komendanta. Tam rozmaite funkcje miał. Dwa razy był mianowany komendantem, raz później przerwa był jakiś, był drugi. O nie, ale tamten się nie sprawdził, no Orlicza powołali. Jeździł rodzinę raz odwiedzić, zaraz po wyzwoleniu. Ta moja, że chyba matka już nie żyła.
i miał dwóch braci, no to jeden na tym gospodarstwie był, a drugi chyba prowadził warsztat kowalski. No i tak to trwało, aż do jego aresztowania. Tutaj mama moja to jeszcze go ostrzegała, mówi, niech pan Władysław przyniesie, zmieni sobie kwaterę, bo tutaj za dużo ludzi bywa i któregoś złapią, to będzie wsypa i mówi, nas całą rodzinę wywiozą na Syberię, albo i wywiozą. No i jemu tak było. Musiał w Zimowcach zakręcić i mówi, ciężko mnie będzie tu, bo mówi, tu przyjaciół tak specjalnie nie mam. Ludzie jeszcze nie wszyscy znają mnie. No ale mówi, jak koniecznie, no to mówi, postaram się. No i to tak się odkładało z tygodnia na tydzień, później już doszło do aresztowania. No i jak przyszedł aresztować, to on po prostu nie uciekał, bo chciał całą odpowiedzialność wziąć na siebie, ażeby nas nie wkąpać, nie zamieszać tutaj w to. A że tutaj wszystko dokumentację miał archiwa, no to później jak jego wzięli, to tam prawdopodobnie, że tam nad nim się nie znęcali, no bo wszystkie dokumenta mieli. Trochę tam kręcił, że tam to ten był z linii Kurzona, to nazwisko nieznane, to tak, to tak, żeby to jak najmniej ludzi wkąpać. Od nas był aresztowany i do nas przyszła to wiadomość, dotarła i zaprowadziła, gdzie on jest zamordowany, gdzie tam jego zwłoki są. No i my nie chcieli tutaj rozgłosu robić, żeby to się nie wydało do władz komunistycznych. No a ponieważ z nami był zżyty, no i my w swoim rodzinnym grobie go pochowali. Druga sprawa, że świeży grób założyć, to trzeba byłoby opłacić za miejsce, tak to no, grób gotowy. No i teraz tam na nagrobku, żeby ta tabliczka taka jest marmurowa, jego nazwisko, pseudonim. Braci było dwóch, a ja trzeci. No i dwie siostry, Honorata i Salomea. A brat Stanisław i Antoni najmłodszy, ale miał 12 lat, jak zginął. To takiego okolicznościach, że lubił zbierać po wojnie te granaty, co się dało i do Orlica dostarczać. A tutaj na naszym polu był cały rząd okopów. To pole się ciągnęło prawie kilometr. Po tej tygodniowej przerwie, co było zawieszenie broni, przerwa w bojach, jak Sowieci stali, było 10 kilometrów stąd, koło szosy, Krzyże Wysokie Mazowieckie, a Niemcy tutaj. I tutaj tam linię obronną sobie zrobili. Wieś naszą zrównali po prostu z ziemią, wyżnęli drzewa, wszystko, żeby tu mieć teren widoczny. No i jak Ruskie nacierali, no to tutaj jak zginęło ruskich moc. Na polach to po prostu tak jak po prostu jak na polowaniu, jak kocioł zamykają i zające się dostaną, to mało który żywy mówi, tak i tutaj było. No i potem ten brat, wracając ze szkoły, spotkał się ze swoim kolegą tu ze wsi, z obocznym sąsiadem. Temu, że ja ci pomogę, może tam nazbieramy, on się trochę tak interesował, to by oni poszli zbierać. Przeszli te nasze pole, znaleźli jakiś pocisk, nie pocisk. Tego nikt nie wiedział oprócz niego, ale jak on już nikomu go nie mógł pokazać, bo zginął od niego.
I tylko ten opowiadał, że z pola schodzili, a tam ta droga była czołgami rozerznięta. Tak na ogół droga kamienista, jak te ciężkie czołgi przeszły, to kolejiny się porobiły. I on z pola zaszczyty przez to kolejinę przeskakiwał. Tak sobie na środek między kolejami, żeby iść. Jak skoczył, tak ten nie wypał mu wypad z kieszeni. I detonacja na miejscu. No i po prostu trup nie na miejscu, ale w drodze do szpitala zmarł. A brat starszy, no to walczył z Niemcami na Czerwonym Boru, pod Gębczynem. Tam wyłożyli z łomżyńskiego getta. Getta z więzienia w ogóle, bo tam było i getto żydowskie i więzień Polaków. No to był w oddziale na Czerwonym Boru, to tu pod Olszewem. No i dowiedzieli się, że on dał wiadomość, że będą w transport przyjedzie na rozstrzał, więźniów wywiozą. No i ten dowódca zarządził, żeby 20 ochotników pod Gębczyn jak przyjdą odnieść. No i a tu później zamiast tych więźniów, to przyszedł na Czerwony Bor, pociąg pancerny, pełen wojska. No i zaczęła się kanonada, wojna, bitwa pod Olszewem, to jeszcze mieli szansę do ucieczki, który tam opór trwał krótko, no tam Niemców też naginęło dużo. Ale ci oni nie mieli broni takiej jak Niemcy. I zawsze ten, co naciera i ma dobre uzbrojenie, no to ma szansę prędzej zwycięca jak ten, co staje się bronić. No i a tych, co było pod Gałcinem, znaczy się 20, to dwóch ocalało. Siostra, no tam nie była. W partyzance w domu, no to ona przeżyła. No i co dalej? Dostała wyrok 5 lat za to, że należała do organizacji, że była sekretarką Orlicza. No i tam znaleźli jej tam rozmaite pisma, rozkazy, to owo, no bo tam na maszynie wypisywała. No i tego, no ale później za rok to mama była w ciągu roku to ze 3 razy wzywana na Rakowiecko do Warszawy i tam jechała, to 3 prokuratorów usiadło na sali, a mamę na środku posadzili i pytania, tak całą noc mordowali raz. Aż później mama się rozpłakała i mówi: rozstrzelajcie mnie tak, jak rozstrzelaliście Orlicze i innych, mówi, a przestańcie mnie dręczyć. No i dopiero oni tak między sobą pogadali, no i zwolnili ten czas z tego zeznania, ale później za jakiś czas znowu przyszło zezwanie, ale już później łagodniej, tylko ile adwokat wziął za sprawę. Ona powinna w czapę dostać, mówi, za tę swoją działalność. A miała zastrzeżone i w tym, że jak w razie coś się widać, że ma jakieś połączenia z dawnymi kolegami i koleżankami, to po prostu wyrok się odnawia tamten i jeszcze dodatek będzie do tamtego. No i ona co, tutaj taka zakonnica przyjeżdżała do Andrzejewa, Polakówna. I mama z nią tam się rozmawiała i mówi, że taka i taka sprawa. A ona mówi, to niech przychodzi do nas, mówi. W szpitalu brak. Jest pielęgniarek, sekretarki nie ma. Mówi, to nas tam, mówi, gonią, ale już mówi, widzisz, w tym niewykwalifikowane, to nie wszystko nam wychodzi tak jak trzeba. No i siostra tam poszła do nich. W czasie PRL-u musiałem objąć od razu gospodarkę, bo ojciec, jak to mówię,
załamany na duchu, jak to się mówi, po tych działaniach wojennych i po stracie dwóch synów. I no spalenie całe, wszystko zniszczone. Zostało złoto ani krowy, ani konia, trzy kury zostało. No i ojciec mówi, to ty nie ma żadnej szansy. Mówi, jak to? I parzęce po prostu opuścił. I mówi, ja już tu nic nie zrobię. No ja musiałem się brać. Tato, no i borykać się z tym losem. Sam gospodarzyłem. W 60 roku się ożeniłem dopiero. Miałem 32 lata. Żona pochodziła tutaj z rosochackiej parafii. Ale już 15 lat nie żyje. Na cukrzycę zmarła. W 70 roku wybrali mnie za sołtysa. Wcześniej chcieli, ale nie chciałem przyjąć. Ja to był niech ktoś starszy. Wejmie to funkcję. No ale później... Tak, tu w komitecie tutaj ani mostu nie było, ani dróg nie było. Drogi były nieprzejezdne, bo to czołgami roztłuczone. Także... Byłem, znaczy się, 30 lat sołtysem, 40 lat byłem w chórze parafialnym. No i jeszcze tak w komitecie Komitet Budowy Mostu, to takie no, społeczne funkcje. Tu w Radzie Nadzorczej, w Kółku Rolniczym, w banku. Także ten funkcję miałem sporo, także...